Baczność. Sztandar szkoły wprowadzić. Będą mottem dzisiejszej uroczystości. Dziś obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, święto nauczycieli i wszystkich pracowników oświaty. W tym szczególnym dniu nie zabraknie życzeń i serdecznych podziękowań kierowanych pod adresem nauczycieli i pracowników szkoły. Dziękować będziemy, ja i uczniowie, za ważną rolę, jaką odgrywacie, drodzy pedagodzy, w procesie kształtowania naszej młodzieży. Moja wdzięczność wynika z waszego zaangażowania w proces wychowawczy, poszerzenie horyzontów młodych ludzi oraz budowanie zapału i energii do podejmowania twórczych przedsięwzięć. Dzień Edukacji Narodowej to również okazja do zastanowienia się nad rolą nauczyciela w życiu współczesnej młodzieży. Profesor Jan Legowicz mówi: nauczyciel to ten, który nie wtłacza, a wyzwala, nie ciągnie, a wznosi, nie ugniata, a kształtuje, nie dyktuje, a uczy, nie żąda, a zapytuje. W taki sposób można mówić o kimś, kto swój zawód traktuje jako formę życiowego powołania i potrafi w oczach innych cieszyć się niekwestionowanym autorytetem. Wiemy wszyscy, w obecnej sytuacji autorytetów potrzebuje szczególnie młodzież. To właśnie nauczyciel pełni rolę życiowego mistrza i przewodnika, który pokieruje jej rozwojem intelektualnym i duchowym.
Nie ulega wątpliwości, że nauczyciel przez ilość czasu, jaką z nim spędza, jest w życiu ucznia jedną z osób mających największy wpływ na kształtowanie jego osobowości. To duża odpowiedzialność, która zobowiązuje szczególnie do solidnej i ciężkiej pracy. Wymaga także samodoskonalenia. Jaki jest więc ten idealny nauczyciel? Według opinii uczniów i rodziców powinien wykazywać się dużym taktem pedagogicznym, życzliwością, szczerością, ale także stanowczością i dyscypliną. Powinien być obiektywny i posiadać indywidualne podejście do każdego wychowanka. Musi dysponować ogromną wiedzą i mądrością życiową, by w ten sposób wzbudzać szacunek i uznanie. Musi być też dla ucznia przyjacielem. Budowanie autorytetu to proces żmudny i długotrwały. Tworzenie więzi oparte na szacunku i zaufaniu i zdolności do kompromisu trwa latami. Dlatego mądry, doświadczony nauczyciel będzie taki partnerski układ cenił i pielęgnował. Pedagog uznawany przez uczniów za autorytet nie wygłasza raniących uwag i komentarzy. Potrafi słuchać i przyjmować racje innych. Przede wszystkim szanuje ucznia. Pomaga mu w budowaniu poczucia własnej wartości, zachęca do rozwijania zainteresowań. Praca nauczyciela nieustannie towarzyszy myśli, że uczestniczy w ważnym procesie przygotowania przyszłych pokoleń. Wiesław Wernitz, pisarz, publicysta i prozaik, dawał nauczycielom mądrą radę. Doskonalmy się sami, a najdoskonalej wychowamy nasze dzieci. Nauczyciel musi umieć przekazywać wiedzę, ale niezbędna jest dla niego również umiejętność jej przyjmowania i wykorzystywania. Choćby bowiem posiadał wiele wiadomości, choćby był nawet prawdziwym uczonym, to bez powyższego przymiotu wiedza jego będzie podobna do szkatułki, mieszczącej w sobie drogocenne skarby, do której klucz utracono. W pracy nauczyciela najważniejszą wartością jest dobro młodego człowieka, odpowiedzialność za jego rozwój, przygotowanie do podejmowania decyzji oraz znajdowania sensu życia. Stosunek do ucznia jest kamieniem węgielnym etyki zawodowej nauczyciela, głównym kryterium jego pedagogicznej wartości. Przysługując się tym oczekiwaniom stawianym nauczycielowi, autorytetowi, łatwo dostrzec, drodzy uczniowie, że nie każdy z nas sprostałby tej roli. Zawód nauczyciela wymaga wyjątkowej predyspozycji i kompetencji. To trudna i wymagająca praca, ale przynosząca też dużo satysfakcji opartej na sukcesach naszych wychowanków. To one są dla nas, drodzy pedagodzy, najcenniejszą nagrodą. Proszę o zabranie głosu starosta chodzieckiego, pana Juliana Hrabowszczuka. Dostojni goście z przynależnymi tytułami i honorami, panie i panowie nauczyciele, droga młodzieży. Pani dyrektor wstrzętnie zabrała początek mojego wystąpienia, ale ja postaram się wrócić do słów konfucjusza. To zdobytą wiedzę pielęgnuje, truje, a nową nieustannie zdobywa, może być nauczycielem innym. Drodzy pedagodzy, właśnie wy jesteście tymi, którzy zdobytą wiedzę pielęgnują, nową ciągle zdobywacie i ten cały skarb, jakim jest wiedza, przekazujecie swoim uczniom. Wiedza to największy skarb, którego nikt nie jest w stanie człowiekowi odebrać. Można mu zabrać majątek, można mu niszczyć rodzinę, można w końcu zdeptać jego godność, ale wiedzy nikt człowiekowi nie jest w stanie odebrać. Wczoraj podczas skromnej uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej mówiłem o wielkich wyzwaniach, jakie uczniowie stawiają przed nauczycielami. Króciutko może powtórzę. Każdy uczeń chciałby, żeby nauczyciel go zauważył, żeby poświęcił mu choć chwilę swojego czasu, żeby go pozdrowił, żeby się do niego uśmiechnął, ale też oczekuje od nauczyciela, żeby go uczył, żeby mu stawiał wyzwania, żeby od niego oczekiwał. To naprawdę bardzo wysoko postawiona poprzeczka nie tylko przez uczniów, ale również przez rodziców, ale także przez pracodawców, do których za chwilę wasi podopieczni skierują
swoje losy. I tak jak mówiłem wczoraj, jestem przekonany o tym, że wszyscy nauczyciele sprostają tym wymaganiom dwójnasób każdego dnia. Wtedy, kiedy przychodzą do szkoły, robią wszystko, żeby jak najwięcej wiedzy przekazać swoim uczniom. Wszystkim pracownikom oświaty tej szkoły życzę przyjemności. Gratuluję tym, którzy otrzymali nagrody starosty i nagrody dyrektora szkoły. Życzę dobrej zabawy, bo wiem, że taka tradycja w waszej szkole już obowiązuje. Jak patrzę na tą scenografię, podejrzewam, co to za sceny łóżkowe będą za chwilę siedziały, ale myślę, że to też buduje taki klimat zabawy, radości z okazji właśnie tego. Dziękuję bardzo. Rady Rodziców chciałabym wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły na ręce pani dyrektor złożyć wszystkiego, wszystkiego najlepszego i dalszej owocnej pracy. I my jako rodzice dziękujemy wam bardzo. W słowach tylko w imieniu Pani Spodzieży chciałbym przede wszystkim podziękować, bo mamy już za co i przede wszystkim, czyli po prostu za edukację, kształcenie, wychowanie absolwentów, którzy do nas też trafiają, ale przede wszystkim chciałbym życzyć na przyszłość wielu, wielu sukcesów wszystkim nauczycielom, wszystkim pracownikom szkoły. No i żeby absolwenci byli jeszcze lepiej wyedukowani, jeszcze lepiej przygotowani i jeszcze bardziej zadowoleni z tego, co ta szkoła mi da. Wszystkiego dobrego. W tym roku mija kolejna rocznica powołania przez Sejm w 1775 roku Komisji Edukacji Narodowej, której zadaniem był nadzór nad dobrami i funduszami rozwiązanego zakonu jezuitów i który w Polsce prowadził większość szkół kształcących młodzież. Pod nadzorem Komisji Edukacji Narodowej znalazły się wszystkie akademie, gimnazja oraz szkoły publiczne. Tak więc Komisja Edukacji Narodowej była pierwszym w Europie Ministerstwem Oświaty i Wychowania. Przyczyniła się ona w znacznym stopniu do rozwoju nowoczesnego szkolnictwa w ówczesnej Polsce. Komisja otwierała szkoły dla ludu oraz zachęcała ich do ich zakładania. Działalność komisji jest trudna do przecenienia w historii Polski. Kilkudziesięciotysięczna kadra nauczycielska wychowana przez komisję kontynuowała działalność w jej duchu jeszcze długo po utracie przez Rzeczpospolitą niepodległości, wychowując kolejne pokolenia względnie nowocześnie wykształconej młodzieży, dzięki której przetrwała polska kultura i język. W związku z rocznicą powstania Komisji Edukacji Narodowej dzisiaj będzie miało miejsce doniosłe wydarzenie w życiu najmłodszych uczniów naszej szkoły, ślubowanie uczniów klas pierwszych. Proszę o zabranie głosu pana Jarosława Kazyszy. W tym dostojnym dniu Edukacji Narodowej uczniowie klas pierwszych złożą uroczyste ślubowanie. Z ich grona wyróżnieniem złożenia ślubowania na sztandar szkoły zostali z klasy pierwszej Technikum Ekonomicznego Aleksandra Studniewska, z klasy pierwszej Technikum Mechanicznego i Technikum Pojazdów Samochodowych Gracjan Kondys, z klasy pierwszej Technikum Obsługi Turystycznej Agata Drubka, z klasy pierwszej Technikum Żywienia Vanessa Rzeźnik,
Z klasy pierwszej A Tomasz Koła. Z klasy pierwszej B Marta Pytla. Z klasy pierwszej C Patryk Szymański. Z klasy pierwszej D Aleksandra Nowak. Proszę o powstanie. Szkoła na moją komendę. Marszysz! Uczniowie wyróżnieni złożeniem ślubowania na sztandar szkoły do sztandaru. Marsz! Imienia Hipolita Cegielskiego w Kodzieży. Imienia Hipolita Cegielskiego w Kodzieży. Ślubuję. Ślubuję. Wytrwale i systematycznie. Wytrwale i systematycznie. Zdobywać wiedzę. Zdobywać wiedzę. Okazywać należny szacunek. Okazywać należny szacunek. Wszystkim pracownikom szkoły. Wszystkim pracownikom szkoły. Szanować mienie szkoły. Szanować mienie szkoły. Wzbogacać jej dorobek. Wzbogacać jej dorobek. Dbać o dobre jej imię. Dbać o dobre jej imię. Przestrzegać zasad. Przestrzegać zasad. Statutu szkoły i jej regulaminu. Statutu szkoły i jej regulaminu. Zawsze i wszędzie. Zawsze i wszędzie. Zachowywać postawę moralną i obywatelską. Zachowywać postawę moralną i obywatelską. Godną ucznia polskiej szkoły. Godną ucznia polskiej szkoły. Po ślubowaniu. Uczniowie wyróżnieni złożeniem ślubowania na sztandar szkoły. Do szyku marsz! Dziękuję. Proszę o zabranie głosu pana wicedyrektor Katarzyna Kluczyńska-Siedla. Z ogromną przyjemnością mam okazję przekazać informację, że także w roku szkolnym bieżącym kapituła Nagrody Hipolita przyznała odznaczenia szczególnie zasłużonym dla naszej szkoły. Wybór nie jest łatwy, bo wielu wśród Was i nauczycieli, i pracodawców, rodziców, uczniów, osób wybitnych, ale kapituła ma swoje kryteria i dzisiaj także wyróżni kilka osób. Bardzo proszę, aby te osoby po wymienieniu zechciały wystąpić na środek. I tak, Hipolita w kategorii wzorowy pracodawca i przyjaciel szkoły otrzymuje pan Marek Żar i pan Thank you.
szkoły i środowiska lokalnego. Najlepsi z najlepszych otrzymali już z rąk pana starosty stypendia i w tym roku odbyła się uroczystość 27 września, gdzie nagrodę z naszej szkoły, stypendia z naszej szkoły otrzymało aż 9 uczniów. Daniel Ćwik, Marta Kowalska, Krzysztof Kozłowski, Sandra Majszak, Kinga Mandel, Paweł Mac, Paulina Pawlak, Karolina Pytel i Klaudia Wojtys. Natomiast w listopadzie uczennica, która osiągnęła w naszej szkole najwyższą średnią ocen, Natalia Morańska, odbierze stypendium prezesa Rady Ministrów w Poznaniu. Natomiast my w szkole przyznajemy od lat stypendia dyrektora szkoły i w tym roku z wielką przyjemnością pragnę poinformować, a osoby nagrodzone znowu proszę o wystąpienie, że przyznano 2 stypendia i 1 nagrodę specjalną. Stypendium otrzymuje Agnieszka Stralek za świetne wyniki w nauce oraz pracę na rzecz szkoły i środowiska lokalnego oraz Marlena Wenzel również za doskonałe wyniki w nauce i pracę w wolontariacie. Natomiast nagrodę specjalną otrzymuje Kacper Cichy. Bardzo proszę uczniów o wystąpienie, a panią dyrektor o wręczenie dyplomu.
Biorę już 50 lat.
Oj, wiem, o czym mówisz. Ja też wziąłem wczoraj 50 na klatę. Tylko na moje nieszczęście zrobiłem o kilka powtórzeń za dużo. Siadłem na ciebie. A ja wczoraj z tatą pisaliśmy donos. Jaki donos? Na sąsiada, że ściągnę najlepsze filmy z internetu. No a skąd to wiecie? Bo to mnie pożycza. Oj, siadłem, nie denerwuj mnie. A daj, kumpleczka, dajesz. Jeszcze po kropę. Kurde, mętna jakaś. Ale dobra, te albo bez. Wapno tego mi trzeba było. Ale ja wczoraj puchnałem. Skąd ja miałem na to pieniądze? Proszę pana, bo ja chciałbym wypłacić 10 zł z mojej książeczki, jak stało. No i się wyjaśniło. Dobrze, dzieci, z waszymi pieniędzmi jest otóż taka sprawa, że wszystkie wasze pieniążki wczoraj na wysoki procent. O, jaki procent? 40, ale ciągle spada. Wiecie, taka lokata. O, to może się zwróci. O, lepiej, żeby nie. Ale dobrze, wracajmy może do lekcji. Ktoś może ma jakieś zaległości? Kuba? Niemożliwe. Coś tak czuję w kościach, że Marysia nie mówiła jeszcze wiersza. Kuba, to jest niemożliwe, bo ja bardzo uważnie i skrupulatnie prowadzę swój dziennik. Taka sytuacja nie ma prawa miejsca, więc na drugi raz proszę cię, abyś... Faktycznie, Marysiu, a jak to się stało? Proszę, zapraszam cię na środek. Ja kiedyś, Kuba, zrobię z ciebie cygaro. Co to? No tata mi kiedyś mówił, że najlepsze cygara są z Kuby. Marysiu, nie! Spokojnie! Marysiu, jesteśmy w szkole! I tylko raz! Marysiu, jest lekcja! To pan mi wpisze uwagę, mama później podpisze. Marysiu, pamiętasz, co było ostatnim razem? Tydzień przeleżał w szpitalu! No, nawet gdy było z liścia. Marysiu, zostaw go! Proszę, co nam dziś zarecytujesz? Inwokacja. No, mocne słowa, jak na 10-latkę schodzieży. Proszę zaczynać. Inwokacja. Libio, ojczyzno moja, ty jesteś... Jaka Libio? Litwo, mówi się Litwo. A w Libii też się mówi Litwo? A lub co? To może w razie czego powiem łotwo? Na pewno będzie ci łotwiej. Proszę zaczynać. Inwokacja. Bangladesz. Ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię leży? Ale wczoraj była impreza. I ta dziewczyna Basia. Cudowna kobieta. Tylko co jest to? Tylko jak ją sobie zapisałem w kontaktach? Basia, chodzisz, nie? Basia Włoch? Włoch? Czy ja nigdy we Włoszech? A, to ta z Monsanto. Od razu skasuję. O. Basia Arbuzy, bingo! No, Baśka miała fajnie. Co pod strzechą zmieścić się nie może? Oj, nie przesadzaj, widziałem większe. Proszę, Marysiu, kontynuuj. Teraz się bardzo podoba, proszę. Widać, że okolica obfita we zboże. Ale Basia, taki materiał na żonę. Tylko, żeby ona nie była, to związła. Jej brama na wciąż otwarta przechodnią rozgłasza, że gościnna i swe gościnna. Marysiu, dziękuję ci, abym się wpakował na całe życie. Siadaj, piątka! Jaka piątka? Co jaka piątka? Piątka z plusem! Ale ja tego słuchałem. To jest sędzi podchodzę 3 plus! Kuba, chcesz się ze mną zamienić na miejsca? Chętnie. Tak, to zrobimy tak. Ja wezmę twoje kieszonkowe, a ty moją wypłatę. A nie.